Prezentację o roboczym tytule Dotnet Kubernetes Jażur, albo Dotnet kocha Kubernetesa i Sajura. Jest to historia pewnego w zasadzie migracji, tak? To nie jest historia. E, nie jest historia jakoś wybitnie interesująca, no, wybitnie z, ilo, z dużą ilością dem Raczej jest to historia tak naprawdę pokazująca zestaw problemów, z którymi należy się mierzyć, nawet kiedy jest się po prostu masz gotowy produkt w chmurze i można z niego skorzystać. I tak dalej, ale czasami trzeba coś zmienić. Więcej szczegółów będzie za chwilę. E, nim zaczniemy, tak jak prosiłem to, yy, Jezu, yy, to wypełnijcie, wypełnijcie ankietę, tak? Jeżeli moglibyście wejść na tą ankietę, ja po prostu dzięki temu będę wiedział mniej więcej, co, co ja mam mówić, tak na, na, czy bardziej skupia, skupiać się na szczegółach dotnotowych, bardziej się skupiać na rzeczach, ażurowych, tak, bo, to, bo to tak naprawdę ta prezentacja jedna bez drugiego nie istnieje, a jedno potrzebujemy dwóch rzeczy naraz, żeby to ładnie funkcjonowało. Zostałem już częściowo przedstawiony, ale tak powiem, właśnie jak to wygląda, wygląda dokładnie. Tak? Po pierwsze, mam dość nietypowe nazwisko, można zaśpiewać taką piosenkę Don't Stop no i tak dalej. To od razu wszyscy pamiętają o co chodzi, tylko troszeczkę inaczej się pisze. Prowadzę do Maniaka, współpracuję z warsztatami. Byłem głównym architektem Finite, teraz jestem Kim Steinem, Wallegio. No, Dokładne na dwa bo, bo już produkt jest znany, a jeszcze nie wszyscy mogą z niego skorzystać, choć już oczywiście użytkownicy końcowi z niego korzystają, ale jest to na razie jak gdyby takiego funkcjonalność. Mm. Mam dwa tytuły naukowe. Podobno, znaczy w naszej branży, mało kto mówi o swoich tytułach naukowych, a na przykład w branży mojej żony, która jest. Siedzi w zabytkach, i jest historykiem sztuki, to jak ktoś nie ma dwóch tytułów profesorskich z przodu, to wie, to, to jest jakaś taka, co to mu w ogóle ma być. Więc ja mam dwa tytuły naukowe. Mam, jestem Master of Science with Distinction Oxford Brooks University in Web Technologies. Jestem też magistrem, inżynierem e, Politechniki Warszawskiej w, to się nazywało jakoś dziwnie, ale przyjmijmy, że w, e, nauk, o, nauki komputerowe, o, w naukach komputerowych czyli po angielsku brzmi lepiej Computer Science, jestem też, tak jak zostało wspomniane, Microsoft MVP w kategorii Development Technologies i mogę sobie jechać po Azure, jak mi się żywnie podoba, bo ja jestem deweloperem i oceniam to z punktu widzenia dewelopera, a nie z punktu widzenia Azure'owca, któremu się to chwalić. Dobra, zerknijmy sobie na te wyniki, żebym ja widział, jak to wygląda. Link na slajdzie jest to prawda do mojego prywatnego tego, w sensie, no trzeba się zalogować, o Jezu, nie to. O, view Results. O. Dobra. E, całkiem sporo was, z Was siedzi w net No dobra, to, to nie ten, to, to znaczy, że o dotnecie cie warto mówić. E, a druga, View Results. E, Okej, okay, czyli AKS jest dla Was raczej rzeczą mniej znaną niż, nie, nawet w zasadzie prawie, prawie dla nikogo, tak? Bo 67% AKS-a to nigdy, tak? No dobra, no to w takim razie o AKS-ie będzie, to będzie trochę bardziej o dotnecie i pokazywaniu, jak on nam się łączy z różnymi rzeczami ażurowymi i pokazaniu tego, co jakbyście kiedyś chcieli wejść w AKS-a, to żebyście wiedzieli, na co, na co uważać. Dobra, no to jedziemy z koksem. Tak późno jest, to postaram się, żeby było w miarę sprawny i szybko, bez żadnego tego. No więc jak to wygląda? Jeżeli byliście dawno temu na mojej prezentacji na temat Finaja, no to w Finale było tak, że mieliśmy 50-70 mikroserwisów. One się składały z dotneta i Pythona. W większości były w dotnecie, który składał się z dotnet frameworka w mniejszości i z dotnet w większości. Natomiast ten rzeczywisty dotNet framework istnieje jak najbardziej. Hostowaliśmy to na Azure Application Service Environment, czyli to jest no, dla wszystkich osób w Azure pewnie wiedzące to są app plany, tylko ukryte za wirtualnym networkiem. Jest to po prostu strasznie, strasznie drogie rozwiązanie. Mieliśmy app plany Windowsowe w większości i Linuxowe w mniejszości. Linuxowe nawet niektóre były publiczne. Ale ze względu na tam prawo bankowe i security compliance i w ogóle tam ten, nie mogliśmy używać publicznych app planów musieliśmy je schować za, za winetem. Tak, a to oznacza, że jeżeli mamy trzy środowiska, no to powiedzmy dewowe możemy sobie połączyć, tak, więcej nawet czasami mamy tych środowisk, ale powiedzmy, że dewowe i produkcyjne, tak? Uprośćmy, tak, w dewowych jest jeszcze, no nie wiem, deweloperskie, testowe, Łatowe, yy, wydajnościowe i tak dalej, je możemy zapakować w jedną rzecz, tak, ale produkcyjne na pewno musi być osobne. Z tego, co pamiętam, tak, bo dzisiejszego cennika oczywiście już z głowy wyleciał, za to, że w ogóle posiadam Application Service Environment, to muszę wypłacić mniej więcej 900, 800, 900 euro miesięcznie, tak, czyli 4000 złotych i są tylko za to, że w ogóle to posiadam, nie? a dopiero potem zaczyna się cennik za plany co mówiąc wprost jest drogie, bo te plany w Application Service Environment kosztują 2, no, w tej chwili mniej więcej dwa razy więcej niż kosztują zwykłe plan. I to się robią naprawdę duże pieniądze za to, że w ogóle mam swoją aplikację. Ja wszyscy mówią, że chmura jest tania. Ta jest. Ale trzeba odpowiednio zaprojektować i tak dalej, i tak dalej. Wtedy, żeśmy wybrali to by nie za bardzo, mieliśmy inny wybór, nie chcieliśmy wirtualnych maszyn, więc Skracając dyskusję, Takżeśmy żeśmy skończyli. Mieliśmy oczywiście dużo innych ażurowych komponentów, typu Cosmos, Storage, SQL, Vinety oczywiście, tak. Kilka wirtualek, bo by też było do szczęścia potrzebne i parę innych, tak. Głównie Pas, Mało i ja sam. No i teraz. To w ogóle skąd się wziął Kubernetes? Nie? No, Kubernetes wziął się z kilku powodów. Nie? Oczywiście jesteśmy deweloperami, nowy, nowy, nowa rzecz, wiadomo, hype i tak dalej, i tak dalej. Kubernetes, Kubernetes teraz podobno. Znaczy na Apple Watch jeszcze Kubernetes nie da się zainstalować, ale to, to podobno już niedługo. E do tego mamy pieniądze, tak? No bo pieniądze w chmurze to, to podstawa, tak? Mówiłem już o pieniądzach, więc jeszcze raz mówię o pieniądzach. Kubernetes jest naprawdę nieźle już w tej chwili przetestowaną rzeczą. I wydawało nam się, że to powinno być łatwe do migracji. Tak, ale powód był tak naprawdę jeden, ten kasa. Stwierdziliśmy, że mając trochę zasobów ludzkich, jesteśmy w stanie zaoszczędzić. 8 tysięcy złotych miesięcznie, tak, tam no, nawet więcej. No, wyszło nam z wyliczem, że jesteśmy w stanie chyba nawet. koło 15-20 tysięcy miesięcznie byliśmy w stanie zaoszczędzić. Za tak nam wyszło ze wstępnych wyliczeń. No, stwierdziliśmy, no nie no, no, kurwa, no to, je, to się chyba kalkuluje, nie? No, decyzja podjęta. No to jedziemy w boju. Nie? Zacznijmy od tego, że jak żeście zauważyli, no to, to mieliśmy dotneta pełnego i korowego. Zaczęliśmy od tych rzeczy łatwiejszych, czyli zaczęliśmy od e, migracji tych serwisów. Powoli tak częściowych tych frameworków żeśmy sobie migowali, Tam różne dziwne rzeczy nam wychodziły, ale to nieistotne. Ale zaczęliśmy te serwisy instalować side by side, tak? Czyli chodziły one nam w Application Service Environment. Zaczęliśmy dokładać na środowisku testowym na, na początku. Wszystkie usługi, które po prostu łatwo się migrowało, żeby, żeby mieć je po prostu jako duplikację, ponieważ komunikacja u nas głównie była asynchroniczna, no to one po prostu mogły sobie funkcjonować obok. Nie? W sensie nie było żadnego problemu. Ja komunikat z kolejki był instancja stojąca w Application Service Environment, teraz była instancja stojąca w Kubernetesie. No to coś się stało. Na początku mieliśmy 50-60 serwisów, tak? Byliśmy w trakcie migracji, czyli mieliśmy już 30, tak mniej więcej, czyli połowa. Tak? Ja wiem, że ta liczba się zmienia między 50-60-70, ale u nas mniej więcej tak skakała, między 50-70. W tym momencie, kiedy żeśmy migrowali, mieliśmy chyba 54, tak? Albo 55, tak? Eee, byliśmy po migracji mniej więcej połowy, czyli właśnie 30 serwisów. No i co mieliśmy? Jako infrastrukturę pod spodem. Mieliśmy następujące Application Service plany, które w ułatwieniu kalkula kalkulacji miały w sumie e, znaczy każda instancja, tak, tak chyba należało powiedzieć, miała 4, 4, 4, 4 razy 3,5 GB, czyli w sumie 14 GB i mniej więcej, ponieważ mieliśmy DV2 CS Computing equivalent, tak, to mieliśmy mniej więcej 4 razy 4 razy 2 wirtualne CPU. Tak mniej więcej się to liczy. Mieliśmy wtedy 70-90% pamięci zużytej. jasne, jak czas rzeczywiście mieliśmy problem taki, że tam dojeżdżaliśmy do, do górki i trzeba było po prostu uplan up zestartować. Anegdota: jak się zestajtuje uplan, go zeskalować w górę, a potem w dół. To jest rzeczywiście, się najlepiej zeskaluje, a w innym wypadku to zawsze już nie było. Ale sytuacja kubra Wzięliśmy sobie cztery maszyny DS2 V2, czyli Dość podobne niby do tych CPU, które mieliśmy, ale, ale mocniejsze. Tak? Czyli mieliśmy w sumie 4 razy 7 GB RAMu, czyli 28 GB dostępne, czyli dwa razy więcej, i do tego mieliśmy tak naprawdę 4 razy dwa wirtualne CPU. Czyli mówiąc, wprost mieliśmy dwa razy mocniejsze maszyny. Znaczy, dwa razy mocniejszą infrastrukturę postawioną na dewie. Okazało się, że w tym momencie mamy 100% zajętej pamięci i umieramy. W sensie nic się nie da zrobić. Nie? W sensie cały czas leci cokolwiek byśmy instalowali, leci nam out of memory exception, cokolwiek próbujemy odpytać, strzelić i tak dalej. Po prostu out of memory, out of memory, out of memory. No to no, sytuację możecie sobie wyobrazić. Nastąpiło tak zwane wtf minute, Tak. Czego już się nauczyli? no pierwsze, garbage Collector jest naprawdę dość istotną rzeczą w DotNacie. Zresztą nie tylko w DotNacie. Tak, i sytuacja jest następująca. Garbage kolektor na Linuxie w Dokerze w zasadzie miewał problemy. Całe szczęście tu zaznaczyłem 3 ale teraz już jest 3-1. Więc 3, my żeśmy wtedy byli na 2-2, tak? I rzeczywiście były dużo problemów z Garbage kolektorem. Na zasadzie takiej, że teraz bardzo uproszczę problem, ale, ale przyjmijmy, że, że znaczy uproszczenie powinno łatwo wyjaśnić, co się stało. Przyjmijmy, że. .NET umiał wyskoczyć jak gdyby z kontenera kubernetasowego, zorientować się, że stoi na dużym wirtualnej maszynie, tak, która ma 28 giga ramu czyli nie to, że on ma 3 giga dostępne, tylko on ma w sumie 28 giga Ramu. więc może się domyślić, co robił gabicz Collector. Po prostu stwierdza, że on ma w dużo pamięci, on nie musi zwalniać. Tak on nie musi zarządzać za bardzo, on może po prostu puchnąć. Żeby było zabawne, Java miała wtedy dość podobny problem, tak? bo wydawało nam się, że to dotnet jest unikalny i zepsute. Nie, Java miała też podobny problem. Java dla odmiany umiała zorientować się, ile ma procesorów pod spodem i zmiana Java bodajże na jedenastkę rozwalała system, ponieważ e, równoległość się zmieniała, tak, ponieważ nagle, nagle systemy inaczej zaczęły traktować liczbę procesorów, co oznaczało, inaczej tworzyły liczbowo. Jakie było rozwiązanie? No, no w naszym rozwiązaniu wtedy było użycie Garbage Collector serwerowego, zmieniliśmy na Garbage Collector Workstation. Jak ktoś jest bardzo ciekawy, czym to się różni, dlaczego i w ogóle i po co, e, serdecznie polecam książkę Konrada Kokosy taką knigę, nie wiem, czy pewnie część z Was widziała na, na jakichś social mediach, tam 5 kilo czy 10, 15 kilo żywej książki, nie? Ale czytasz to naprawdę przyzwoicie i naprawdę jest tam na tyle dużo informacji, że warto po prostu niezależnie od tego, na jakim etapie dotnęta jesteście, warto sobie ją przeczytać, bo tam informacja zawarta naprawdę troszeczkę potrafią jak gdyby ułożyć albo, albo dla osób, które znają ułożyć, albo dla osób, które nie nie znają, jak działa Garbage Kolektor, poznać tak naprawdę, jak ten Garbage kolektor działa. Nie jest nawet to książka, na przy której się przysypia. Nie, nie jest to książka ADES. No więc ten problem rzeczywiście występował w dotnecie 2.2, w 3.0 też jeszcze miał jakieś popłuczenia, ale teraz już od niedawna mamy 3.1 i w 3.1 wreszcie to działa przyzwoicie i nie trzeba się już yy, tym martwić. Tak znaczy dokładnie rzecz biorąc między, różnica między 2.2 na 3.0 fiksowała część problemu, a z 3.0 na 3.1 zafiksowała go wreszcie chyba na poważny do końca, a przynajmniej nie zauważyłem jak na razie takiego problemu. To nie oznacza, że go nie ma. Dobra, to, to jest pierwsza rzecz, tak? W związku z tym jak pierwsza rzecz związana tak naprawdę nie z Azurem tylko z dotnetem, czyli migracją na Linuxa. Druga rzecz, jeżeli chodzi o dotneta i Linuxa, a to, przepraszam, jeszcze jedna, jedna fajna, jedna ważna rzecz. To sobie pozwolę tam. Zobaczcie, co mamy śmiesznego, tak, że projektując naszą infrastrukturę, z regułem polegamy na naszych maszynach deweloperskich, tak. Jak policzycie w chmurę użycia maszyn deweloperskiej po 64 gram, też zaczynają być strasznie drogie. W związku z tym tego się nigdy nie robi. Więc taka uwaga, właśnie taka, jak gdyby, jak projektujecie te systemy, warto sobie policzyć, gdyby ile wasz system potrzebuje minimalnie, ile potrzebuje maksymalnie użycia i co, jak szybko jesteście w stanie się skalować. To też jest powód, dla którego żeśmy zdecydowali się na Kubernetes, bo w Kubernetesie skalujemy się dużo szybciej niż na app service planach, które po prostu skalowały się strasznie wolno. Dobra, wracając do dotneta i Linucha. Druga śmieszna rzecz to czas. Nie wiem, po, wyobraźcie sobie następujący kawałek kodu. To jest akurat wzięty przykład z internetu, bo powinno być znaczy dokładnie przykład rozwiązania, które żeśmy znaleźli. Tak co się dzieje? Bierzemy sobie ta, time zone Central Standard Time. Stana, bardzo znany amerykański ten. Wyciągamy find system time zone by ID. Tak, po nazwie i wyświetlamy jej, jej nazwę. No po co to jest? No, oczywiście wiadomo, po co to jest. Żeby zapisywać czas serwerowy w sposób jednolity, jednoznaczny, tak, żeby nie było przesunięć czasowych, to wszędzie konwertujemy sobie na. Na, znaczy na stronie serwerowej mamy GMT zero, tak, Greenwich, a u, przy, u nazwijmy to nie wiem, na PDF-ie, który wyświetlamy dla użytkownika. Chcemy już wyświetlić czas poprawny Polski, żeby było ładne. Jaki jest wynik natomiast tego wywołania, tego prostego kawałka kodu? To na Windowsie jest Central Time, US and Canada, a na Linuxie jest time zone not found exception. And of time, system times not found. Exception has, has occurred. Occurred in system private call. No normalnie sytuacja jest taka, że. What? Nie w sensie wiecie, nie? No, bądźmy szczerzy, nie? Dotnetowcy pracowali na Windowsach, nie, więc, więc w ogóle nie ten. Nie widzieliśmy tego błędu w to nie wpadł. Tak wiadomo, mógłbym sobie debugować e, Visual Studio przez Dokaje, ale mało kto to robi, bo nie ten. Zresztą. Dobra. Wracając do sedna problemu. W Windowsie mamy timezone zdefiniowane w Windows Registry. Wszystkie mogą być znalezione pod tym cudownym linkiem. Natomiast w Linuxie używane są inne nazwy timezone, najprościej ten, i mamy to zapisane tutaj. Nie. Mówiąc proste, nazwy nie pasują ani jedna z drugą. No i teraz zaraz mi powiecie, no spoko, co za problem? Albo kodujesz na Windowsa, albo na Linuxa. No tak, ale my jesteśmy na tym etapie dwóch wiecie dwóch instancji. Chcemy mieć zarówno Acer, jak i Kubernetesa. Zresztą nie po to robimy coś, co jest cross-platformowe, dotnet teoretycznie może być cross -platformowy, żebyśmy. Wywalali się nad głupiej konwersji czasu. Nie? No to jakie są rozwiązania? No, no, po pierwsze, if, 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 everywhere, nie? Po prostu za każdym razem sprawdzamy, gdzie jesteśmy na platformie, kiedy dokonujemy wyszukiwania. Drugie rozwiązanie jest tylko i wyłącznie UTC, nie? po prostu nawet dla klienta, nie robimy żadnych No i są dwie paczki na Jedna nazywa się Time Zone Converter, mało znana, ale jej żeśmy użyli, bo była banalnie prosta. Ona tak naprawdę chyba się sprowadza do if, 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 everywhere, pod spodem, ale jest to ładnie przykryte przez paczkę nuggetową, nie widzę. Na drugie rozwiązanie to jest bardzo popularna, no, albo bardzo, znaczy na pewno biblioteka bardzo popularnego człowieka, czyli Johna Skita No, no Time. My no żeśmy wykorzystali, z tego co pamiętam, właśnie Time Zone ale tak naprawdę każde rozwiązanie jest dobre, o ile się o nim pamięta. No i Uwierzcie mi, dużo nowych testów jednostkowych u nas powstało. No dobra. E, trzecia rzecz, która jest strasznie istotna w momencie, gdybyście kiedykolwiek zdecydowali się na Azure albo nie na e, Azure migracji.NET-a na Linucha, to są wcf -y i web -serwisy. Więc jeżeli mamy WCF-a, e, to.NET, nie wiem, czy wiecie, ale istnieje WCF klient, ale tylko i wyłącznie WCF client. Nie, w sensie nie możecie sobie. E, postawić WCF-a serwerowego, ale klienta do WCF-a sobie serwerowy, oczywiście ten klient działa całkiem przyzwoicie, ale na przykład nie wspiera SOAP outcha. W ogóle. Znaczy kawałki SOAP Outha wspiera, a kawałków SOAP Outha nie wspiera. I po prostu nie to, że się, nie wiem, nie da zbudować tego kodu, da się. Da się go uruchomić i leci Not Implemented Exception. Czyli najbardziej fajny wyjątek, tak, bo leci wyjątajmy wyjątek, że coś wam nie działa. No po prostu super. Jak zaczęliśmy szukać na, na gecie, no to, no to się skończyło na Not Found Exceptions, nie? W sensie, na, yy, nie ma. Na Stack flow w zasadzie to samo. to też na przykład, jak ktoś tego szuka, czasami trafia na moje rzeczy, bo ja zacząłem blogować i pisać na ten temat, no, sprowadziło się to do pewnej analizy, tak. Po pierwsze, czas się cofnąć chwilę w głowie i zastanowić się, czym w zasadzie jest SOAP. No to SOAP tak naprawdę to jest zbiór requestów i responseów HTTP, którym lata wewnątrz XML. Jest całkiem nieźle opisany w W3C i tak naprawdę od dawien, dawien dawna, odkąd pamiętam i odkąd się tym bawiłem, Java, kontra.net zawsze był problemem. W związku z tym zawsze istniało, znaczy istnieje w sieci bardzo dużo customowych rozwiązań, jak naprawić sobie problem X, bo Java robi coś tak, a dotnet robi coś inaczej, pomimo tego, że standard 23 c mówi coś innego. Ale wiecie, to tak jak z prawnikami. Nie? W prawie jest napisane, nie wolno śmiecić, ale jeden prawnik Wam zdefiniuje, że to w ogóle oznacza, że nie wolno śmiecić, a drugi Wam zdefiniuje, że to nie wolno śmiecić, tylko tam, gdzie jest tabliczka wbita, że nie wolno śmiecić, bo tam już trzy metry obok, to już nie ma tej tabliczki i wolno śmiecić. A to jak... Rozwiązywaliśmy takie problemy. Tak? Po pierwsze, to znaczy my żeśmy podeszli do tego bardzo dewelopersko, czyli wzięliśmy Fiddler'a, dokumentację HTTP klienta i opasowane XML, Czyli mówiąc wprost, po prostu, preparowaliśmy odpowiednie kwestie, nie mieliśmy ich dużo i po prostu nadzwyczajnie na świecie lataliśmy sobie po tym, co się dzieje i staraliśmy się doprowadzić do sytuacji, żebyśmy mieli dokładnie taki sam stan jak dotnetowy, pełny dotnetowy framework. Ale istnieją inne rozwiązania, które są bardziej cloud native. Po pierwsze można sobie postawić Azure Function albo Azure Web która służy wam za proxy. I w jest to bardzo fajne rozwiązanie, w które żeśmy nawet w jednym miejscu już żeśmy się one nie ale w końcu któryś z nas w ciągu pół godziny jednak wymyślił jak to zrobić. Drugie rozwiązanie to jest oczywiście postawienie Azure VM-ki, albo jakiegokolwiek innego proxy w chmurze, która po prostu, ponieważ jest to w zasadzie statyczny komponent, nie? Bo, bo ten web serwis zewnętrzny się nie, nie, nie zmieni. Tak? No możecie też na przykład Azure Apima, tak? czyli Api Management które wam po prostu sproksuje to, tą instancję i to będzie działało naprawdę naprawdę fajnie. Dobra, no to co jeszcze trzecha nas przy dotnecie kontroli No to po pierwsze mamy kilka wczoraj. System drawing, którego żeśmy używali w jakimś dziwnym miejscu, nie? zaraz się zastanówcie, kurna po Wam mam system drawing, no bo ktoś bitmapę edytował. Nakładał Fingerprint na Bitmarczyj i nagle się okazało, że jest system drowing. Do DotNeta 3.0 w ogóle nie było, w dotnecie 30 plus jest, ale jeszcze nie do końca działa. E, dlatego, żeśmy sobie, e, znaczy jeden z naszych deweloperów przez przypadek zupełnie nie, e, nieświadomie, stworzył kawałek kodu, który wykorzystał Microsoft Distributed Transaction Coordinator. To znaczy, był odpowiedni zestaw kwer, Kwerent w ORM-ie, które tak naprawdę translatowały się na Właśnie stworzenie Microsoft Distributed Transaction Connected Network. Na Natomiast jest taki problem, że w Linuxie nie istnieje w ogóle ta biblioteka. Przepraszam na sekundkę. Dobra, jedziemy dalej. No i to, co jeszcze nas zabiło, to jest brak performance counterów, na których żeśmy. Żyli tak naprawdę i monitorowali naszą infrastrukturę, jak ona funkcjonuje. Do Dotneta 30 w ogóle nie było nic. W 30 od 3.0 pojawiły się całkiem nowe rozwiązania, których trzeba się po pierwsze na nowo troszeczkę nauczyć i poznać, i nauczyć się ich monitorować, bo, bo wszystkie tak naprawdę dzienniki windowsowe, na których były oparte, stare narzędzia Windowsowe po prostu przestały istnieć. Dobra. Podsumowując, dotnet rzeczywiście kochali nucha. Ale e, i Microsoft rzeczywiście idzie w, to, w tym kierunku. Natomiast jest to droga, tak? To jest droga, w której e, jeszcze ciągle jesteśmy, to nie jest skończona droga. Teraz jestem ciekawy, jak skończy się Dotnet 5, na który wiem, że wiele firm czeka e, z namaszczeniem, że po prostu będą mogli nasze, stare, będą mogli swoje stare prezentacje po prostu bardzo szybko e, zmigrować, ale ja w to nie wierzę po problemach, które żeśmy mieli. No dobra. No to żeśmy dot powiedzmy, że zostawili czas na część drugą, czyli Ażura. No i zażurę, zacznijmy od Azure Kubernetes Service, tak. I części, tak naprawdę, Cosmos DB. Jeżeli używacie Cosmos DB, to nie wiem czy wiecie, ale ma on dwa rodzaje połączeń. Jedno to jest połączenie HTTP, które Microsoft nawet opisuje w dokumentacji, że jest wolne. I drugie jest TCP, które Microsoft opisuje, że jest dużo lepsze. Ale w momencie, kiedy wzięliśmy sobie e, Cosmos DB klienta, plus Docker, plus AKS, to nie zadziałało. Po prostu TCP nie działa i dokumentacja mówi, że sorry. E, w dotnecie Core 3.1 Dokładnie zrobili tą migrację ostatnio, ale jeszcze mamy jakieś drobne problemy, to nagle się okazało, że zaczyna wreszcie działać. Nie? Ale to wiecie, to jest naprawdę długo czekanie. Nie? W sensie zdecydowaliśmy się na coś, co jest dużo tańsze, ale nagle mamy jakieś tam kwestie performance, które trzeba rozważyć, czy one są wystarczające. Na szczęście, z naszego punktu widzenia były wystarczające i mogliśmy z tego skorzystać bez żadnych problemów. Druga rzecz, którą warto pamiętać, tak, to, to ja, ja nauczony życia, ży, życiem mówię życiem, ole. ja nauczony życiem mówię, że e, pchanie się w aks w ogóle w Tasa, gdziekolwiek, jak się nie przeszkoli zespołu tak, żeby zrozumiał, jak działa kubajnetas pod spodem, co może, co nie może, co potrafi, co nie potrafi, to to jest jakaś durnota. W sensie to jest pchanie się w, w szambo, tak, bo, bo się po prostu przewrócić. Przykład. Jeden z moich kolegów odkrył, że jest coś takiego jak CPU Limits. CPU Limits wydawało się bardzo fajnym rozwiązaniem, szczególnie, że zdarzyło nam się w historii zagłodzenie innych zasobów na app Planach. Kubernetes wspierane następujące limity. Po pierwsze, ma CPU Limit, czyli dana instancja aplikacji nie może wykorzystywać więcej procesora niż ma RAM Limit, czyli Dana instancja aplikacji nie może wykorzystywać więcej RAMu niż yy, i też ma inne zestawy, tak? Typu ta aplikacja nie może stać na serwerze z tą aplikacją, a ta aplikacja z tą aplikacją mają stać na tym samym serwerze i różne dziwne takie rzeczy, albo na przykład ta aplikacja wymaga GPU. No żeśmy się zdecydowali tylko i wyłącznie na CPU limits, no i nagle się okazało, no, czy następująca zagadka. Eee. Przepraszam? O tak. E, powiedziałem tak naprawdę. Tak? E, dlaczego warto jest zastosować? No bo właśnie dlatego, że jeden proces może po prostu zagłodzić, jedna aplikacja na serwerze może zagłodzić drugą aplikację. E, część aplikacji jest ważniejsza niż inna. tak? W sensie niektóre wasze aplikacje chodzące na waszym klastrze są po prostu ważniejsze niż inne, w związku z tym czasami daje im się więcej zasobów, żeby one mogły pracować szybciej. E, I priorytety tych aplikacji naprawdę potrafią być ważne. No ale co się stało? Ponieważ dużo osób jest dotnetowych, no to proste pytanie. Nie? Wyobraźcie, jaka jest najbardziej, e, na, najbardziej kosztowna część pod względem CPU, e, staw, stawanie, znaczy e, o, cyklu życia, o cyklu życia waszej dotnetowej aplikacji, nie? Odpowiedź 1. start. E, odpowiedź dwa, e, procesowanie requestów. Odpowiedź trzy, garbage collector. Dobra, nie widzę Was, nie mogę zrobić głosowania, więc, więc przejdę dalej. No, mam jeszcze za 30 sekund na, na, yy, ten, na zastanowienie. No dobra. Odpowiedź brzmi oczywiście start aplikacji. Dlaczego start aplikacji? No bo start aplikacji e, inicjalizuje całe dependency injection, rozgrzanie wszystkich połączeń do baz danych, zrobienie wszystkich kontrolerów i w ogóle całą magię, która tak naprawdę e, która tak naprawdę e, się procesuje, nie? I po prostu start aplikacji waszej potrafi trwać naprawdę długo. Ja wiem, że normalnie odpalamy w Visual Studio na deweloperskiej maszynie i to po prostu śmiga, ale uwierzcie mi, Bicha ciężkiego, jak się da małą część CPU, to to po prostu trwa miliony lat. I mieliśmy na przykład aplikację, która na środowisku, znaczy na, na deweloperskiej maszynie wstawała 15 sekund. Nie, to było długo. Na dotknąć parową maszynę 15 sekund czy 20 sekund, naprawdę sporo. Nie? A przy ustawieniach, które, które żeśmy wymyślili na stacie, okazało się, że na środowisku deweloperskim wstawała prawie 4 minuty. No i teraz, jak z tego, no, znaczy, teraz jest jeszcze kwestia tego, że, że trzeba wiedzieć, co to, co to są w Kubernetesie healthchecki, jak te healthchecki wpiąć w Kubernetesa, i tak dalej, i tak dalej. No ale tak, dzisiaj, wstawanie aplikacji 4 minuty, Jezus Maria. nie? No to. Czego nas to nauczyło? Jeżeli chcecie już robić takie rzeczy, to ten niestety algorytm postępowania jest następujący. Obserwuj, obserwuj, spróbuj, czyli załóż limity, które nie są, nie chcę, że tak się wyraża, wymuszające, ubijające aplikacje. Napraw, obserwuj, obserwuj, spróbuj, napraw, obserwuj, obserwuj, obserwuj. Rzeczywiście w ten sposób rzeczywiście jesteśmy w stanie, jak gdyby dać tym aplikacjom tą sytuację, że one nie zagładzają się nawzajem, jesteśmy w stanie te aplikacje, które są trudne, ciężkie albo inne, e, regularnie zrestartować, tak, albo regularnie obciąć im zasoby, to rzeczywiście daje duży profit. Ale wymaga czasu. No to kolejna rzecz. Azure Functions i AKS. E, jeżeli chodzi o Azure funkcje, no to mamy oczywiście następujące możliwości jej hostowania. Po pierwsze możemy sobie hostować je w app planie typu normal, w app planie typu consumption i w app planie w Application Service Environment. No ale my właśnie, tak, app plan, e, znaczy mieliśmy kilka rzeczy w, app, e, w Azure Functions, bo wydawały nam się one wygodniejsze, szybsze do napisania. W związku z tym e, hostowaliśmy je oczywiście w Application Service Environment, tak? no bo no nie ma sensu, żeby kawałek mojej infrastruktury stał poza Poza infrastrukturą, skoro chce, żeby wszystko było. W application w this environment bezpiecznie sieciowo. Oczywiście, jeżeli gadamy o Azure Functions na wszystkich prezentacjach na temat Azure Functions, no to wiadomo, jaka jest odpowiedź. Nie wszyscy pokazują ten plan consumption, nie? bo on jest niby tani, ale z drugiej strony też czasami pojawia się górny na temat problemów z jego rozgrzewaniem skalowaniem i skalowaniem tak itd. Nie tam mojego ulubionego, tak naprawdę ulubionych dyskusji na temat, to jest Troy Hunt, który doprowadził ten kawałek e, do perfekcji, on rzeczywiście konkretnie z zużył do Have I Been Pwned e, idealny Azure fun Functions, e, tak żeby mu to funkcjonowało na naprawdę grosze, plus Cloudflare, plus coś tam. Na pewno nie na, nie na teraz dyskusja. No i teraz, jak jesteśmy tutaj, no to przecież, jak się miguje do kupienia no to muszę coś zrobić z tymi funkcjami. Oczywiście odpowiedzi są następujące. Mogę je przepisać, albo mogę je postawić gdzie indziej. No to. No To jest no, tak zwane e, myślenie głośne i zastanawianie się, co możemy zrobić. No po pierwsze, mogę je postawić sobie w Dockerze wewnątrz, mogę postawić, Azure funkcja w Dockerze działa, No to mogę ją zdeployować na Kubernetes'a. E, jedyne, co zaczyna się pojawiać problem, to muszę odpowiednio skonfigurować storage, żeby to miało więcej nogi. I muszę pomyśleć, czy wszystkie te Gary, które normalnie mają Azure, w, w, znaczy funkcje w Azurze, czy nadal działają. Z tym bywa różnie, ale z u nas większość to były HTTP Tigery, w związku z tym nie było żadnego problemu. Natomiast jakby ktoś chciał zrobić ten numer jeszcze raz, to warto się zastanowić, czy to mającej nogi. No u nas była idea, ch chcemy się pozbyć, więc, więc trzeba było, ale no, trzeba się zastanowić. Tak, w innym wypadku, jakbyśmy tego nie zrobili, niestety zostawilibyśmy Application Service Environment, no to większość naszego jak gdyby pracy. Kosztu, tak na znaczy oszczędności poszłaby w web, tak? Tylko po to, żeby hostować te biedne funkcyjki. No i teraz no, rzecz to, to są Vinety, czyli sieciowe. Tak, Vinet kocha AKS-a. Radek w swojej prezentacji mówił, żeby ustawić AKS-a w tej formie, to trzeba tłum mu rzeczy uzupełnić, między innymi to są te cudowne sieci. No więc jeżeli chodzi o AKS-a, na przykład w sumie cokolwiek, jeżeli. Zdecydujecie się na postawienie klastra, to nauczycie się dwóch rzeczy. Po pierwsze, jeżeli zdefiniujecie go raz, to jest na zawsze. Tego się nie da zmienić. Jeden sposób to zdripować klaster i postawić go jeszcze raz. To samo dotyczy e, Virtual Machine Skysetów, e, IP adresów, node puli. E, do niedawna jeszcze wielkości wirtualnych maszyn. Ale w tej chwili możecie sobie dodawać nowe Note Nordpole i cały szczęście już jakoś zarządzać tą wielkością maszyn. W innym wypadku tak, jak zdecydowaliście się na maszynę Standard D2V2, to do końca życia musieliście funkcjonować na standard D2V2. A owieście mi nagle się okazywało, że jednak D2V2 to nie jest dla was. Potrzebujecie D4V2 albo cokolwiek w tym stylu, tak? Co do nas, co to sprowadziło, tak? Całość. Musieliśmy całą naszą infrastrukturę, bo mieliśmy to tak, jak gdyby trochę pół ręcznie, trochę półautomatycznie. Powiedzmy, że mieli, Znaczy dokładnie mieliśmy skrypty am ale one były puszczane ręcznie, jak gdyby nie zarządzane, Przenieśliśmy w pełni do CICD tak w 100%, tak bez żadnych wyjątków. Dlatego, że jak nam się uczyliśmy się tak, bo to też na rap, jak się uczyliśmy, to byliśmy w stanie sobie zrobić 120-minutową przejmę, bo AKS <coughs> stawia się mniej więcej właśnie 20 minut nawet czasami więcej, czasami 10, czasami 25, około, około 20 minut, e, po prostu już my wszystko i stawiali na nowo. E, na produkcji mieliśmy oczywiście rozplanowane, jak to zrobić, po prostu mieliśmy proksy z przodu, które że co było w stanie skierować do klasy A albo do klasy B, ale do tego nie doszło, więc, więc problem został tylko filozoficzny. Dobra, e, kolejną rzeczą, o której warto wspomnieć, to jest Revise Proxy. Tak? W zasadzie jestem przekonany o tym, że cokolwiek byście nie robili, to wcześniej czy później trafiliście na Revise Proxy i pewnie jest nim Nginx, bo w dzisiejszych czasach po prostu Revise Proxy jest Nginx. No i teraz, jeżeli mamy sobie e, Kubernetes, to w Kubernetesie istnieje coś takiego, co nazywa się Ingress, co właśnie w zasadzie jest Kubernetesem, Kubernetesowym, Kubernetesowym Revise Proxy. Ma ono no bardzo, bardzo dużo różnych implementacji. Czasami są one powiązane na przykład z. Właśnie z Ażurem co na przykład potrafię mieć ingresa, który jest oparty częściowo o Ażure od itd., i tak dalej, i tak dalej. Nie nawet Ale w piątkę, jak ktoś ma w firmie, w piątkę, to, to też potrafię. Dobra. Nginx jest jednak najbardziej popularny, mówiąc szczerze, zalecany nawet w dokumentacji Microsoftu, jak są tutoriale, to za, zawsze wcześniej czy później pojawia się właśnie Nginx. ale, ale. pojawiły się dodatkowe problemy. Nagle okazało się, że Origin Host Header Pass potrzebuje rekonfiguracji. I na przykład nasze Out Cookie Size też potrzebuje rekonfiguracji, bo jest po prostu nazwyczajny na świecie za dłużej nam nie przelatywało. I nagle się okazało, że prosto rzeczywiem, wiecie, nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Nagle nam po prostu znikały podczas e, funkcjonowania, bo, bo byliśmy zacięci z Nginx'a i trzeba się było go, z niego doszkalczyć, albo przynajmniej mieliśmy za mało osób, które wiedziały, co się dzieje. No dobra, gadam już, no, tym razem ja gadam już prawie godzinę, to ósma się zrobiła, trzeba powoli iść do domu. To tak, jeżeli macie ochotę, to zapraszam Was na poznań ażur, na którym było ta ankieta. Tam sobie omawiamy różne dziwne problemy związane z, właśnie z ażurem. Jak gdyby niepoznawanie nie ażury tak jak jest wszędzie, pod tytułem tu jest komponent A, tu jest komponent B, tu jest komponent C, tu jest komponent D. A jak będziesz wiedział, jak je połączysz, to, to co zbudujesz? Nie? Znaczy tak jak ja zawsze chciałem 20 czy tak, tak naprawdę tak jak, tak jak ja omawiam Ażura, to jest kwestia tego, jak mam 50, nie, ile w cztery systemy do przesyłania kolejek, albo pięć systemów do przesyłanych kolejek, to którego systemu kolejkowego powinienem użyć w jakiej sytuacji? Więc sobie dyskutujemy na temat, że tak się wyraża właśnie takich aplikacji. Jest Gitter jest mailing lista i tak naprawdę nic poza tym się nie dzieje więc jeżeli ktoś ma ochotę to zapraszam a jeżeli e, a jeżeli, że tak się wyrażę, ktoś ma jakieś pytania to to zapraszam teraz jak już ktoś ma mnie dość, to też można iść do domu albo na albo cokolwiek w tym stylu bo pewnie ciężko mnie wytrzymać przez taką okres czasu cały czas się nagrywa o, Jadek napisał oj tam jest spoko można, Czy można na mnie słuchać? Zawsze, zawsze chętnie. Macie jakieś pytania do Piotra? Dobra, dzięki Piotrze. Tutaj Prze Marcin przeprasza, że musiał niestety uciekać. Ja mu już napiszę, żeby nagrywanie wyłączył. No i no i teraz chyba pora na ankietę i chciałem prosić, żebyście zostali jeszcze na panelu dyskusyjnym przez chwilę. No Paweł miał dokładnie te same problemy z cold startem na no, AWS. No też kojarzę problemy z cold startem. Masakra. Chociaż AWS jest, jest przynajmniej ma